wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. W chwili, gdy powstawał ten materiał, w Okręgu Podlaskim zliczone było 53% głosów. Nie da się więc jednoznacznie wskazać polityków, którzy z wyborów wyniosą mandat do pracy w parlamencie. Jednakże jest kilka niespodzianek. O ile rano dane publikowane przez Państwową Komisję Wyborczą wskazywały na ponad 50% poparcie rządzących, o tyle z każdą godziną ten wynik malał. Na drugą siłę po długim dla niektórych kandydatów poranku wysunęła się Koalicja Obywatelska, a tuż za nią, dosłownie depcząc po piętach, Trzecia Droga, czyli wspólne przedsięwzięcie PSL-u i Ruchu 2050 Szymona Hołowni. Czwarte ugrupowanie, które może liczyć się w podziale mandatów, to Konfederacja, której podlaski lider Krzysztof Bosak zdeklasował wszystkich kolegów i koleżanki z własnej listy. Daleko mu jednak było do rekordzisty z 14.30, Szymona Hołowni. Ten osiągnął ponad 34-tysięczne poparcie. Lokomotywa listy Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Sasin, w tym samym czasie miał drugi na Podlasiu wynik, niemal 29 tysięcy głosów, a kolejny był reprezentant Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Truskolaski, z wynikiem ponad 25 tysięcy wskazań. Na liście Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, i to pomimo olbrzymiej frekwencji, daleko było kandydatom do wyników sprzed 4 lat. Jak pamiętamy, w 2019 roku Jarosław Zieliński osiągnął drugą lokatę z około 40 tysiącami wskazań. Niewykluczone, ale chyba mało realne jest, by uzyskał taki wynik w tych wyborach, bowiem po zliczeniu niemal połowy głosów przy jego nazwisku stało kilka, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy głosów. Przy znacznie mniejszej konkurencji o mandaty walczyli również kandydaci do Senatu. Po zliczeniu danych z nieco ponad połowy komisji, prym wśród kandydatów wiódł Marek Adam Komorowski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Pozyskał według danych z 14.30 niemal 50 tysięcy głosów. Na drugim miejscu w wyścigu do Senatu w porze obiadowej był Cezary Cieślukowski, któremu mandat gotowych było powierzyć o 20 tysięcy głosujących mniej. Stawkę zamykał kandydat Konfederacji.